Dzień dobry, moje drogie kobitki i kilku panów, którzy oglądają tego vloga. Dzisiaj wybrałam dla was temat, jak nie przejmować się opinią innych osób, jak wyluzować. Powiem wam, że to jest ciężki temat, dlatego że zaprawdę powiadam wam, że nie jest łatwo całkowicie mieć głęboko gdzieś w poważaniu. Nawet ciężko powiedzieć, że w tym czymś na literę D, ponieważ podobno jak sobie tak mówimy, to jeszcze hemoroidów można dostać. Ciężko mieć całkowicie wywalone na opinie innych osób. Niemniej jednak możecie tutaj doświadczyć na moim kanale, czy to na YouTubie, czytając, że tak powiem, lekturę komentarzy. Widzicie, jakie te komentarze często są. Czytając gdzieś opinie na mój temat, na przykład na Google, gdzie ludzie mogą dosłownie wszystko wpisać. No i to właśnie oznacza chyba mieć, że tak powiem, na to opinię. Co nie jest oczywiście łatwe, bo naprawdę niektóre opinie potrafią dotykać. Niektóre opinie są tak skonstruowane, żeby was dotknęły. Ale mówi się, że to, co zasilasz, to wzrasta. Więc jeżeli zasilasz takie negatywne komentarze, nie jestem pewna, czy tutaj w którymś vlogu nie powiedziałam tego, czy mówiłam to na Instastory na Instagramie, o pewnej kobiecie, może mnie akurat to ogląda, bo wszędzie jest zablokowana, naprawdę nie mam ochoty, żeby ludzie z taką energią jakiekolwiek zakupy ode mnie robili, więc ja jestem wyznawcą zasady, że nie ma co zgadzać się na takie rzeczy, nie ma co w cudzysłowie lizać czyjegoś tyłka po to, żeby przyszedł i dokonał zakupu w zamian za zostawienie takiego negatywu, bo ludzie czasami uważają, że jak płacą, to wymagają i jak płacą, to mogą być chamami i jak płacą, to mogą być po prostu nieprzyjemni i mogą obrażać, bo to już jest obrażanie. Co się mu pokaże? Właśnie, chłopaki rozstawiły nogi bardzo szeroko, jak taki HDS, nie wiem, czy kojarzycie. Są takie samochody, które mają za zadanie coś dźwignąć. One wtedy tak szeroko rozstawiają płozy, żeby się nie wywróciły. No i chłopaki też tak robią, bo wiedzą, że my idziemy na spacer, że ja ich pociągnę, a tu jest coś fajnego do powąchania, więc trzeba nogi rozstawić szeroko. Wtedy szanse, że ich pociągnę, są znikome. O, tu coś jest do wąchania. Nie jest łatwo nagrywać z chłopakami. Wracając do tego, co zaczęłam mówić, niektórzy ludzie myślą, że płacą to wymagają, płacą mogą być chamami, nie? Ale to świadczy tylko o tym człowieku, nie o was. I my się nie musimy zgadzać na taką byle jakość. Czasami trzeba się zastanowić, co my mamy w sobie takiego do przepracowania, że takie osoby po pierwsze przyciągamy. Czyli czy coś nie jest w nas, czy my nie musimy się nauczyć. Bo wiecie, można powiedzieć tak, coś jest w nas, czyli możemy powiedzieć, o, my jesteśmy chamami, albo my jesteśmy niegodni szacunku, dlatego takich ludzi przyciągamy, ale można do tego inaczej podejść, że widocznie jest coś takiego, co my musimy przepracować, czyli my musimy nauczyć się z takimi opiniami pracować, z takimi opiniami radzić sobie, takie opinie odrzucać, takie osoby odrzucać i może, wiecie, dopóki się nie nauczymy przepracowywać takich rzeczy, no to niestety to będzie do nas przychodzić, bo nie odrobiliśmy lekcji. Tak sobie głośno myślę. I takim osobom po pierwsze można miło odpowiedzieć, czyli na to, w jaki sposób one do nas piszą, to my im możemy odpisać. Zatrudnić kogoś, żeby ktoś odpisywał i wtedy bez ładunku emocjonalnego będzie odpisywać. Można też blokować, ale przypominam sobie taką jedną kobietę, która, wiecie, jak się coś kupuje u mnie na stronie iwendieta.pl, tam są różne kursy, webinary i tak dalej. No i ja tam zrobiłam takie narzędzia, które mają służyć zabezpieczeniu przed tak zwaną głupotą ludzką, czy też nieuwagą. No i jak wpisujemy na przykład adres mailowy, no to musimy go wpisać z ręki i później nie można go przykopiować do drugiego okienka, jest coś takiego jak powtórz maila. No i żeby powtórzyć maila, to też czego trzeba tam z ręki wpisać, żeby się nie dało przekopiować, no bo te dostępy są nadawane na maila, no to tak jak w wielu miejscach mail jest tak zwanym loginem, więc wiadomo, że jeżeli pomylisz się, no to nie otrzymasz ani linka aktywacyjnego, ani nie będziesz mieć dostępu do zakupionych materiałów, ponieważ wpisałeś zły link. No to na przykład
analogiczna sytuacja. Kupujesz bilet parkingowy, wpisujesz niewłaściwy numer rejestracyjny. I co? Do kogo możesz mieć pretensje? Do kogo? Do tej osoby, która wystawiła ci mandat, ponieważ wpisałeś nieprawidłowo numer rejestracyjny. Tak? Pójdziesz tam i będziesz się obrażać, że jest, bo ci wystawiła mandat, bo co? Nie wiedziała o tym, że ten numer rejestracyjny nieprawidłowy to jest ten, który ty masz, tak? Czy samemu do siebie będziesz mieć pretensje? No widzicie, w przypadku mojej strony to akurat tamta kobieta miała pretensje do mnie, wyzywając mnie od złodziei, od oszustek, o to, że strona powstała tylko po to, żeby wyłudzać pieniądze. Rozumiecie, takie rzeczy moim zdaniem są karalne, bo to jest obrażanie kogoś, starając się miło pani odpisać. Nie dopisaliśmy się do pani, bo pani podała niewłaściwego maila. Próbowaliśmy się do pani dzwonić, pani nie odebrała, miała wyłączony telefon. Więc pani uważała, że my się do pani nie odzywamy i pani do mnie pisała na Instagramie. W prywatnych wiadomościach. Gdzie wiecie, ja dostaję tych wiadomości z 200 dziennie i jak nie odpiszę pół dnia na takie wiadomości, to one są uznane za przeczytane przez Instagrama. Tak działa Instagram. W przypadku pewnie dużych kont, może wszystkich, nie wiem. W każdym razie, jak w końcu gdzieś napisała kolejny raz i zobaczyłam akurat tą wiadomość, no to pani odpisałam, ale pani już mnie tam wyzwała oczywiście. I koniec taki był, że udało się z tą panią skontaktować, ale pani odeszła z mojego konta jakby z przeświadczeniem, że i tak mi napisała. Widzi pani? Jak napisałam pani, że jest pani oszustką, to uzyskałam, co chciałam uzyskać, nie? Czyli i ta osoba będzie chodzić teraz po ziemi z przeświadczeniem, że bycie chamem jest super i bycie chamem sprawia, że inni na ciebie reagują. No, powiem wam, to jest niezły kaliber. I teraz jak poradzić sobie z czymś takim? No jak? No, kurde, to w ogóle nie jest o mnie, tak? Tylko to jest o tej pani. Ja naprawdę bardzo dużo czasu poświęcam na to, żeby zrobić moje systemy w prawidłowy sposób, żeby nadzorować to, co przychodzi od klientów, nadzorować to, co ludzie tam piszą, gdzie można jeszcze usprawnić procesy, żeby ludziom było łatwiej przez nie przechodzić. No ale jak widać, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie ogarnąć. No i to jest tak, wiecie, że podejrzewam, że na co dzień też doświadczacie czegoś takiego, że z niektórymi rzeczami wam jest bardzo łatwo, a przy innych po prostu odpalacie się jak petarda i nie liczycie się w ogóle z konsekwencjami, skutkami i po prostu wybuchacie. A jak nie wybuchniecie, nie powiecie, to dusicie wszystko w sobie. I w którymś momencie, no niestety, ale może się to przerodzić w poważne problemy zdrowotne, dlatego że emocje, które są zduszone, emocje, które są takie, wiecie, skotłowane w środku, one no wpływają na uszczelki. To tak jak macie na przykład instalację wodno-kanalizacyjną, dobra, umówmy się, wodną w domu. Może nie wiecie, ale ja to wiem, bo ja lubię takie rzeczy. No to jest określone ciśnienie podawane przez wodociągi, żeby było określone ciśnienie w domu. No i jak to ciśnienie jest za duże, to może dojść do tego, że rozsadzi uszczelki. I po pewnym czasie, kiedy to duże ciśnienie oddziałuje, to rzeczywiście te uszczelki się tam wyrabiają, dlatego niektórzy montują sobie ograniczniki ciśnienia przy wejściu wody do domu. No bo długotrwałe oddziaływanie ciśnienia w końcu uszkodzi nam sprzęty. No zobaczcie, w życiu tak samo jest. Ciśnie nas, ciśnie. My sobie nie dajemy upustu, bo zostałyśmy nauczone, że mamy być grzecznymi dziewczynkami, które nie reagują. No i teraz słuchajcie, no sytuacja jest trudna, tak? Bo z jednej strony grzeczne dziewczynki, które nie reagują, z drugiej strony mamy tak zwaną obsługę klienta i bycie miłym i po prostu trzeba być miłym. Z trzeciej strony sobie myślisz, no ja pierdziu, no naprawdę, żebym wybuchnęła i tej osobie coś powiedziała, żeby ta osoba nie odeszła z przeświadczeniem, że bycie chamem jest super, bo uzyskała efekt, jaki miała uzyskać. No więc co tu zrobić? No nie wiem, no. Dlatego może czasami blokuję, po prostu nie pytam drugi raz, tylko od razu blokuję, bo nie chcę tego widzieć, nie chcę patrzeć, bo się mówi, z czego oczy nie widzą, tego duszy nie żal. I jak kiedyś publikowałam jeszcze jakieś tam filmiki na TikToku, to wchodziłam w te komentarze i myślę, co za bagno, no po prostu grzybnia z tym na CH tam, nie? I
No i no nie no. I dopóki tam nie wchodziłam, to miałam przeświadczenie, że ludzie są fajni. Jak weszłam w lekturę komentarzy, to stwierdziłam, że ludzie wcale nie są fajni. Że ja nie wiem, dlaczego ludzie są tak bardzo zestresowani życiem, smutni i zgorzkniali. I przecież to, co dajesz, to wraca. No i teraz odpisywanie na takie komentarze jest chyba zasilaniem tej negatywnej energii. Więc ja powiem wam, że to są na razie takie moje rozważania, to o czym tutaj sobie rozmawiamy, że ja nie mam dobrego sposobu na to, żeby sobie z tym poradzić, bo z jednej strony odpowiadając takim osobom miło, no to te, wiecie, te uszczelki, nie? To one tam ciśnie je mocno i po pewnym czasie to wysadzi w końcu i na kimś się to odbije. Niestety najczęściej odbija się to na naszych najbliższych, bo tam jest łatwo się spuścić z emocji. Bo przed obcymi osobami chcemy pokazać, że jesteśmy mili, sympatyczni. Zresztą tutaj na YouTube jest to samo. Jak sobie czasami do was pogadam, to mówię, ale wulgarny język, ale hamowa, ale słoma, wystaje z butu. No kurczę, jak ci nie pasuje moja osoba i moje teksty, to po prostu zmień kanał i przestań oglądać proste, tak? I do pewnego momentu jest możliwe akceptowanie. Czyli jakby mamy jakiś tam poziom tolerancji na tego typu rzeczy, a w tym momencie nie. I teraz im bardziej jesteś zestresowaną osobą, im bardziej jesteś niewyspaną osobą, im bardziej w ciągu swojego życia nazbierasz różne rzeczy, tym masz mniejszą tolerancję zapewne na tego typu rzeczy. Bo będąc w Hiszpanii, gdzie doświadczałam bardzo dużo słońca, tolerancja moja była ogromna, ogromna. Miałam takie... słońce świeci, dobra, idę na spacer, nie? Tam. Ale jak tak rano wstajesz, myślisz sobie, o Jezu, muszę wyjść z psami na spacer, o Jezu, nie mogę zjeść śniadanie. Czy ja mam najpierw zjeść śniadanie, czy najpierw pójść na spacer, czy najpierw pójść na siłownię, czy najpierw wypić kawę? Za co mam się najpierw wziąć? Ogarnąć dziecko, ogarnąć pranie, sprzątanie, zakupy? A jeszcze do firmy, a jeszcze to się zepsuło i to się zepsuło i tamto się zepsuło, jeszcze tamto i nagle patrzysz i tu jest taki komentarz, jep! No po prostu jakby piorun trzasnął, nie? Albo wulkan wybuch. No jak sobie z tym poradzić? Kurczę, no nie mam dla was dobrych tutaj rad, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Przede wszystkim musicie zadbać o swój dobrostan, o swój. Czyli musicie nauczyć się na co dzień relaksować, bo wiemy, że dzisiaj jest wysyp osób, które mają depresję. Wysyp osób, które są nieszczęśliwe. Ale to nie bierze się, wiecie, z jednorazowego impulsu. To nie jest tak, że depresja się nagle pojawiła, że budzisz się rano i masz depresję. Okej, u wielu osób może tak być, ale ona się nie pojawiła nagle, tak? Czyli to nie jest tak, że jutro się obudzisz i masz depresję, tylko budujesz sobie to przez długi okres czasu. Poprzez niewysypianie się. My potrzebujemy około 7-8 godzin snu. Więc warto zastanowić się, czego w życiu nam nie potrzeba, z czego możemy zrezygnować. Ktoś mówi, odmurzam się, oglądam Netflix, odmurzam się, oglądam YouTube, ale to odmurzanie się może mieć swoje konsekwencje. Takie, że oglądasz jakieś filmy negatywne, albo takie, że oglądasz filmy pozytywne i myślisz sobie, że w moim życiu tak nie jest. A pamiętaj, że to jest rzeczywistość, która została stworzona po to, żeby w taki sposób wpływać na ciebie. Może być też tak, że oglądasz te filmy kosztem snu. Czyli oglądając filmy, wciągając się w te filmy i jednocześnie wiesz, że nastąpi deprywacja snu, czyli skrócisz go sobie albo jakość tego snu będzie gorsza, więc no nie warto, nie warto nawet moim zdaniem się uczyć nowych rzeczy kosztem snu. To powinno być wszystko wbudowane w ciągu dnia, więc z jednej rzeczy trzeba zrezygnować, żeby mogła się pojawić inna rzecz w twoim życiu, ale sen jest niezastąpialny. Kolejna rzecz, wystawia się na działanie promieni słonecznych wtedy, kiedy możesz oczywiście, wiadomo, taka pogoda, ale można włączyć sobie lampy ze światłem podczerwonym. Można wyskoczyć gdzieś do jakichś słonecznych krajów, nawet to na weekend są tanie loty. Można, no nie wiem, czy solary mogę tutaj polecić, bo z jednej strony jest szkodliwe, ale z drugiej strony wiemy, że nastrój może podnieść, więc może co jakiś czas warto by było pójść w takie miejsce. Ale można też zrobić inne rzeczy, które podnoszą nam poziom serotoniny. To jest na przykład morsowanie, wystawianie się na działanie zimna, chodzenie na saunę, chodzenie na tańce, kontakt z fajnymi ludźmi, śmiech, śmiechoterapia i tak dalej. No tego jest naprawdę bardzo dużo. Na co dzień umiejętność radzenia sobie ze stresem, nie poprzez alkohol, bo to jest absolutnie coś, co w końcu nas ciągnie w dół. Umiejętność relaksowania się, szukania czasu dla siebie. Wiecie, to jest bardzo dużo czynników, które możemy zrobić i tutaj na kanale Iwen Dieta, czy u mnie na Instagramie, link znajdziecie tam poniżej w opisie, znajdziecie mnóstwo przepisów na co dzień, jak poprawiać sobie nastrój, jak dbać o ten dobrostan psychiczny. I teraz, jeżeli dbacie o ten dobrostan psychiczny, wkleję wam też link
do filmu, do kursu online właściwie, jak dbać o swoje zdrowie psychiczne. To jest mój autorski kurs i myślę, że może Wam fajnie tutaj pomóc w taką dbałość o taki dobrostan psychofizyczny. Także tam pod spodem, czy gdzieś tutaj, przypnę Wam link do tego kursu. Skorzystajcie z tego i wdróżcie to w życie, bo jestem przekonana i zresztą widzę to po sobie, że jeżeli dbam o siebie, o swój dobrostan psychiczny, to tolerancja na negatywne opinie zdecydowanie wzrasta. Tolerancja na negatywne opinie wzrasta do tego stopnia, że nie jest tak, że to ciśnienie tam, wiecie, podnosi się pułap ciśnienia, tylko pojawia się coś takiego... a dobra, nie? I idziecie dalej, nie? Tak jakbyście w ogóle nie zaglądali w tą opinię. To tam też tak jest, nie? Że tak jakbyście nie zaglądali tam, co tam zostało napisane. No ale może być też tak, że ktoś do Was do domu przychodzi z dobrymi radami, albo spotykacie kogoś. Ja już tak mi się zdarzyło, na przykład przyjechałam na jakąś tam konferencję. Jeszcze jak jeździłam na takie fitnessowe konferencje, takie kulturystyczne, albo takie, gdzie był sprzęt fitness, bo kiedyś byłam ze światem fitness związana. No, na przykład spotykam tam człowieka, z którym nie widziałam się długi czas i naprawdę chciałam się z nim przywitać. O, co tam słychać, nie? Co się wydarzyło od tamtego czasu. I ta osoba po pierwsze co, to przystąpiła do komentowania mojego wyglądu. Co się zmieniło w moim wyglądzie tamtego czasu? Myślę, no, czy ja jestem w jakimś ukrytej kamerze w tym momencie? No bez sensu w ogóle, o co chodzi? Więc bardzo szybko pomyślałam sobie, uj, to nie dla mnie ta osoba. No, sorry, cześć, już nie mam czasu, muszę iść. Cześć i czoło, nie? Wy możecie tak samo. Jeżeli ktoś zaczyna coś komplementować, to wy się nie zaczynajcie bronić. To wy nie zaczynajcie, wiecie, odbijać piłeczki. Wiesz, sorry, muszę już lecieć, nie mam czasu, nie? I utnijcie ten temat. Pomyślcie sobie, że to wszystko, co ta osoba komentowała w was, to wszystko tak naprawdę dotyczy tej osoby. Ta osoba ma problem sama ze sobą, z tymi tematami, które u was komentowała. I jeżeli ktoś do was mówi, bo ja akurat z tym się często spotykam, a nie boisz się tak sama, a nie boisz się, że będziesz sama, a nie boisz się, że nie będzie miał ci kto szklanki podać na stare lata, a nie boisz się tak sama podróżować, a nie boisz się do Meksyku, a nie boisz się z psami, a nie boisz się do lasu, a nie boisz się tego, to myślę, znaczy jestem przekonana, że to są lęki tych osób, które się pytają i one by chciały znać tutaj dobre odpowiedzi na to, jak sobie samodzielnie w życiu również radzić z tego typu problemami. No i teraz no, możecie spróbować tym osobom pomóc. Możecie uciąć tą rozmowę, bo przecież nie jesteście specjalistami od rozwiązywania problemów i lęków, chyba że macie poczucie, że musicie zbawiać świat. No ale to wtedy tacy zbawiciele niestety nie mają dobrze, bo zbawiciele, jeżeli macie wbudowany taki pierwiastek ratownika, to trzeba tą psychologa przepracować zdecydowanie, bo bycie ratownikiem i zamartwianie się za wszystkich i wszystko nie jest dobrą drogą do dobrostanu psychofizycznego. Wy się przede wszystkim macie zatroszczyć tu o siebie. To tak jak w samolocie. Najpierw zapinamy siebie, podajemy sobie maskę, dopiero później innym osobom, bo jak my stracimy przytomność, nie będziemy w stanie nikomu pomóc. Jak wy dostaniecie zawał serca z tych wszystkich stresów, to już nikomu na świecie nie pomożecie. Więc każda dorosła osoba ma obowiązek troszczenia się o siebie samą. I wy najpierw musicie się o siebie zatroszczyć, o swój dobrostan, żebyście mogły dalej iść w świat. Więc jeżeli ktoś ma wbudowany pierwiastek ratownika albo głęboką empatię o wszystkich i o wszystko i o cały świat, to czas na psychoterapię. Takie jest moje zdanie. Bo nic dobrego z tego nie będzie. Od martwienia się jeszcze nic się nie naprawiło. Natomiast od wiary, wdzięczności, miłości, pozytywnego myślenia i puszczania pewnych rzeczy. Na zasadzie takiej, kurczę, no nie wiem jak to rozwiązać. Ale dobra, zostawię to do jutra. To się bardzo dużo dobrego wydarzyło, bo te rozwiązania same przychodzą. I ja tego często doświadczam. Ostatnie przykłady właśnie takiego puszczania. To jest na przykład... wyjął mi na przykład psy, co przeszkadza sąsiadom. I myślę sobie, no ale co ja mogę zrobić? Co ja mogę zrobić? Mi nie ma w ciągu dnia. No przecież nie mogę ich cały czas pilnować, a ja nie mogę być wiecznie na home office. No ludzie mają po prostu psy i te psy też im tam szczekają i wyją. Ale co ja mogę zrobić, żeby ludziom nie przeszkadzać? Dobra, zostawię to do jutra. No i rano się budzę i mam co najmniej dwa pomysły, jak to zrobić,
wiecie, to są chłopaki, mają wysoki poziom testosteronu. No więc, a suczek tutaj pełno chodzi. No to jest też wkurzające dla mnie, bo ludzie, którzy przychodzą z suczkami, z cieczką pod moim domem i te psy sikają tam pod moim domem, powodują, że te psy po prostu siedzą i wyją, bo chcą iść do tych suczek. Więc właściciele suczek z cieczkami, którzy wychodzą na wieś, bo fajnie, bo z dala, tak? Bo żaden pies, bo coś. Nie myślą o tym, że wpływają na funkcjonowanie innych psów, gdzie te suczki tam sikają. No, to też jest sytuacja moim zdaniem patowa, bo to jest taka napędzająca się spirala. O, Rickson znowu coś wącha. No dobra, jeżeli chodzi o... Nie będę mówić o tych rozwiązaniach co do psów, bo różni ludzie oglądają i zaraz będzie 100 milionów rad i będzie mówienie, co jest dobre, co złe, to już znam wszystkie te wątki. Wyciąganie moich słów i publikowanie gdzieś na forach. No i kolejny na przykład z helikopterem, bo wiecie o tym, że chcę zrobić kurs na śmigłowiec. Może nie wiecie, ale mówię o tym na Instagramie. I też miałam problem, jak to ogarnąć, bo jeszcze w tym roku nurkuję i dużo podróżuję i w ogóle. No i się okazało, że mogę zrobić część teorii zdalnie, część tam przyjechać. Pojawi się nowy śmigłowiec, który jest tańszy w obsłudze i tak dalej. No więc, ale to jest zostawianie czegoś na drugi dzień. Albo kolejna rzecz, chciałam robić dla Was śniadania z wierzbicką, bo je praktykowałam przez jakiś czas, jak byłam w Hiszpanii. I na Instagramie były te śniadania z wierzbicką. Więc znowu, kurczę, no nie mam internetu tutaj dobrego. Nie wiem, co się stało, jak wróciłam, po prostu nie mam internetu. Ten internet mi się rozłącza, pomimo że modem jest ok. Może być tak, że jest duże obciążenie sieci, nie wiem, albo coś się stało z sygnałem, no ale sygnał wydaje się, że jest w porządku. Ona się po prostu co jakiś czas rozłącza. No więc zostawiłam to i rano się budziłam z tym, przecież mi światłowód pociągnęli pod płotem. Muszę teraz tylko znaleźć firmę, która mi przekopie podwórko i dociągnie światłowód do domu. No. Także mnóstwo jest takich rozwiązań, na które na pewno jesteście w stanie wpaść, tylko trzeba to puścić i później nasłuchiwać, bo często pojawiają nam się jakieś znaki, jakieś osoby, jakieś sytuacje, jakaś pierwsza myśl, jakaś informacja w internecie. Otwieracie stronę internetową i nagle trafiacie na to rozwiązanie, albo ktoś nagle opowiada Wam o rozwiązaniu, na które w ogóle nie wpadliście. No, to taki nam przydługawy odcinek dzisiaj wyszedł odnośnie radzenia sobie z sytuacjami stresowymi i on jest znowu o wszystkim dookoła, o tym jednym problemie, ale również o tym, co dookoła. Jestem ciekawa waszych nie wiem, opinii, że słowo opinia mi się teraz pejoratywnie kojarzy, ale waszych odczuć, jak sobie radzicie, czy dbacie o swój dobrostan psychofizyczny. No i tak jak mówię, zostawiam tam link do tego filmu, do tego kursu. Korzystajcie. Miłego dnia.